Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena i wracamy do This War of Mine. Lecimy sobie dalej. Mamy przeszukiwać to miejsce. I co mi jest potrzebne? Drobiazgi i drewno. W sumie. Tak, pamiętam, że miałam wziąć. W sumie nie miałam wziąć, ale i tak wezmę dwa bandaże. To jest tylko jeden slot. To jest stosunkowo dość dużo. Jednak w następnej części chciałabym się udać do garażu. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to jest 20. I to jest bodajże 40. Już wszystko zebrałem. Potrzebuję jest 15 drewna. 2, 4, 6, 8. Ha! Tu jest 20, 24, 28, 32. To z tego sobie podziękuję. 2, 4, 6, 8, 10, 12. I tak nie będę mieć wystarczająco, muszę się tu wrócić. W takim razie podziękuję na razie z drewna kompletnie. Pozbieram sobie wszystkie drobiazgi, jakie tu są. Pozbieram sobie też takie te drobne, niepotrzebne rzeczy. W sumie potrzebne, jakby się na to nie patrzeć. I zabierzemy coś stąd. Co możemy stąd zabrać? W sumie pułapki by pasowało porobić, ale do tego potrzebuję mieć poziom drugi jednego z tych moich rzeczy. W takim razie. Na razie ty nie będę ruszać, bo to zależy. Od czego. To zależy. Jak bardzo się pogorszą warunki w Pogoren. Czy on będzie potrzebny, czy nie. Zwykle jest, ale na razie weźmiemy cukier. On jest dość dobry do przehandlowywania, do wyrównywania takich drobnych różnic w handlu. I tak. Wiecie, mam pełny plecak. Będę się tu musiała po prostu wrócić jeszcze raz po drewno. I teraz zostało mi tylko drewno do zabrania. Niestety w tej części nie zrobię sobie siekiery, a do niej się potrzebuje chyba elementów drewna. Ale siekiera też może być użyta jako broń. I świetnie, nie? Nie włączyłam stopera. No, musiała się wyaltabować za chwilę. Dziś w nocy mi się poszczęściło. Spójrzcie tylko, co tu mam. Świetnie, była spokojna noc. Zaraz do was wracam. Znaczy, będę z wami cały czas. 3 minuty, tak? Czyli muszę mieć na stoperze 17 minut. Znów. Cały czas trzymam dłoń na wsadzie. Ty jesteś zmęczony. Ty jesteś bardzo głodny i lekko chory. Jesteś głodny i zmęczony. Dobra. Jesteś bardzo chory? Nie, lekko chory. O jeź. Dobra, ale dochodzisz do siebie. Na razie ty, Bruno, weź gotuj. Tak. Tak. Zrób. Zrobisz cztery potrawki. I co ty tu masz? Ty tutaj nie masz nic. Ty jesteś jakiś taki strasznie niewzruszony. Ten ciągły ostrzał, snajperzy i brak zapasów sprawiają, że człowiek ma ochotę ukryć się gdzieś i płakać. Nie możemy jednak dać się załamać. Musimy pokazać im, że nie odbiorą nam godności. Tak, jest ciężko. Wiesz, jak radziliśmy sobie na naszej ulicy? Aha, bo on jest dzieciakiem chyba z ulicy. Ale dobra. I ty, Pawle, chciałbym mu jakoś pomóc. Jest wygłodzony. Dobra, ty zaraz zjesz posiłek, Pawle. Jest czwarty dzień. Ok, zjedz posiłek. W sumie możemy teraz wziąć naszą postać i kazać mu nakarmić ją. Ty tutaj chyba nic nie możesz zrobić. Pawle, chcę, żebyś ty pobiegł tu. Bardzo szybko. Ja tutaj zobaczę, że na pewno nic nie mogę zrobić, ale raczej nie. Nawet nie mogę zrobić. A nie mogę zrobić. Haha! Ty, w sumie ja dużo tego zebrałam. To dobrze, to dobrze. Na razie nie ma coś, co bym stąd chciała. Wsadź tutaj. Świetnie. Wracaj. Zrób. I ty. Zjedz.
Tak, w końcu przybyłeś. Wczoraj chciałam, żebyś przyszedł. Dzisiaj już nie chcę. Dzień dobry. Dostałem wielkę. Powiedz mi, że masz konserwę. Tak. Tak, masz konserwę. Chcę od ciebie konserwę, to przede wszystkim. Co tu jeszcze masz? Nie masz zbyt dużo rzeczy w sumie, jakby się tak temu nie przyjrzeć. No dobra, zobaczmy. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Bardzo fajnie z twojej strony. No spoko. Dwa diamenty za konserwę. Taka średnia wymiana, ale dobra. Co tu jeszcze masz? Masz tutaj mięsko. Mięsko mi jest na razie niepotrzebne. Warzywa by było fajnie, gdybyś miał, ale nie masz. W takim razie iść w pizie. Nie masz w ogóle ziołowych lekarstw. Co z ciebie zahandlasz? Co bym wzięła w takim razie? Mam tutaj jeszcze trochę rzeczy do przehandlowania, więc. Chociaż tyle. Masz te elementy broni? Nie masz tych elementów broni. Kurde. Strasznie ubogi. To co jeszcze od ciebie weźmiemy? Nie chcę papierosów. Bandaże i leki są drogie. I tego mu raczej nie dam. Znaczy nie będę od niego brać, ponieważ mam jeden bandaż i jeden lek i to mi na razie wystarczy. Przynajmniej powinno. Dobrze wiedzieć, że masz mięsa dużo. Na razie nie będę tego brać. Świetnie, umowa stoi. Cztery już nie. Czy ja chcę się z nim jeszcze siłować? To nie można by spróbować. Świetnie, umowa stoi. Dam ci dwie książki. Tego już nie chcę. Drewna, ile mi dasz? Tylko dwa? Tylko też tylko cztery. Dobra. W takim razie wezmę paliwa do końca. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Ty pało. Świetnie, umowa stoi. No i super. Teraz, chcę ci dać to, czy chcę ci dać cukru? W sumie dam ci jedną kostkę cukru. Mam jeszcze 20 cukru tam w zapasie w domu, więc to mi wystarczy. Świetnie. Dziękuję za współpracę z tobą. Jesteś świetny. Tak, wolę nie przeginać. Idź zjedz jeszcze to. Ty jesteś zmęczony, więc wracaj do łóżka. Ty, Bruno, też jesteś zmęczony. Ale z tobą nic nie zrobię. Możesz jeszcze zrobić jedno do wody. To się bardzo przyda. Nawet mimo iż na razie mi nie będzie potrzebne. Nie czuję się dobrze, mam dreszcze, ale już nie jesteś głodny. Patrz na pozytywy. Zmęczony, zmęczony. Okej. Idź tutaj, usiądź. Jak będziemy mieć siekierę, to rozwalimy to. Rozwalimy to, to, to. I to. Będziemy mieć dużo miejsca. Dobra. Poczekam, aż się skończy zbierać woda i wtedy wymienię filtr. W międzyczasie, co jest mi potrzebne? Jest mi potrzebne drewno. Drobiazgów mam dużo. Drewno mi jest potrzebne. I chyba tyle. To wykreślę drobiazgi, zamiast pisać to na nowo i po prostu drewno. Zbieram wszystko drewno, co tam jest. Przynajmniej spróbuję. I tak, i to powinno mi wystarczyć. Okej, świetnie. Ty się kładź spać. Ty idź tutaj, w sumie tutaj. Dobrze jest poczekać, aż on się właściwie położy. Nie zlecić mu, żeby się położył, i dopiero wtedy na przykład kliknąć koniec dnia, ponieważ wtedy nie zapiszę tej czynności, że on się położył, że on poszedł spać, tylko że on po prostu biegł gdzieś i tyle. Świetnie. Załóż, to znaczy zrób, przepraszam. Lekko chory dochodzi do siebie, zmęczony. Super. Ty, a ty powinieneś być w stanie zrobić broń. W sensie nóż. Zobaczmy, ile mam drobiazgów. To przede wszystkim, jeśli mam poniżej. Nie mam dwóch drewna, ale drobiazgów mi wystarczy. Czyli ulepszę to i powinnam być w stanie zrobić sobie nóż. Jeśli nie, to zrobię siekierę.
Więc ty odpoczywasz, ty śpisz. Świetnie. Powinniśmy być w stanie przetrwać następną noc. Więc koniec dnia i lecimy dalej. Ty śpi w łóżku, ty czuwaj, ty szukaj zapasów. Jest coś nowego? Nie ma nic nowego. Więc idziemy tutaj. Dzisiaj niepotrzebne nam są jeszcze żywność, więc szukaj zapasów. Dopiero następnego dnia będzie nam potrzebne jedzenie i wtedy udamy się do garażu. Tak. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, 12, 14, 16, 18, 20. Co tu jest jeszcze? W sumie wezmę to, żeby mi nie pokazywało już, że jeszcze to mi zostało. Wyjdź, co tu jest? Mogę wziąć to. Będzie na handel. Czas, cukier. Na razie nie chcę cukru, więc resztę zapełnimy drewnem. Wzięłam to, ponieważ mi nie pokazywało materiałów broni. Ponieważ tutaj nie ma nic ponadto. Mhm. I że jakbym chciała zrobić na przykład jakąś broń, to żeby mi nie pokazywało i nie myliło mnie, że tam rzeczywiście są elementy broni, a nie... Znaczy, ja zwykle szukam elementów broni, bo nie robię własnych pocisków. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym robiła własne pociski, choć może powinnam. Co tu masz, Marko? To była kolejna spokojna noc. Wspaniale. Idź spać. Ty dalej dochodzisz do siebie. A nie! Ty pało! Wstawaj! Już nie jesteś chory. Więc nie masz co się... Tak, świetnie. Wszyscy są najedzeni. Więc ty tak... Nie sprawdziłam wczoraj radia. Zapomniałam. Dobrze, że chociaż nie jest tu zimno. No, dokładnie. Świetnie, zrobiłeś. I nie mogę zrobić kiery, no! Kurde! Czyli dwa elementy broni mi są potrzebne. W takim razie zrobisz nóż. Czy siekierę? Nie, nóż lepiej. Lepiej jest się mieć czym obronić, niż mieć czym walczyć. Nie mam już nic. W sumie mam te prostrzelnicze i łuski na ten, na handel. Tu mam trochę rzeczy na handel. Świetnie. Co tutaj jest? Nic nie mogę zrobić, tak? W takim razie idź sobie usiąść. Oni będą odpoczywać. Poczekam, może ktoś przyjdzie dzisiaj. Jeśli nie, to nie. Dobra, co mi jest potrzebne? Potrzebuję przewrócić kartkę na swoją stronę. I co mi jest potrzebne? Są potrzebne elementy broni. Menty broni. No co tak walisz broni? W te drzwi u siebie jesteś? Aha, ty chyba z tym. Dobra. Masz chwilkę? Co jest? Proszę, potrzebuję twojej pomocy. Jesteś pierwszą osobą, która otworzyła mi drzwi. Dziękuję. Szybko mój brat został postrzelony przez snajpera. Proszę, pomóż mi go zanieść do domu, bo inaczej umrze. Nie ma czasu do stracenia. Tak, nawet poślemy Pawlego, żeby mu pomógł. Widzicie, jak on szybko biega. Szybciej niż inni. Pomogliśmy rannemu. Może gdy my będziemy w potrzebie, ktoś pomoże nam. Tak, dokładnie. I... Ludzie powinni się trzymać razem w trudnych chwilach. Cieszę się, że pomogliśmy radnemu sąsiadowi. To bardzo dobrze wpływa na psychikę członków naszej grupy.
Aż widzicie, zadowolony. Bruno ma to gdzieś. Ale ten jest zadowolony. Padle też będzie zadowolony, że pomógł. Więc spoko. Co nam jest jeszcze potrzebne? Są nam potrzebne drobiazgi i drewno. Wiesz co, Paweł, weź sprawdź, co jest nam potrzebne do zrobienia tej piły. Drewno mam, ale są nam potrzebne element broni. Świetnie. W takim razie Bruno nie będziesz siedział. Bruno będziesz stał cały dzień. Elementy broni, drobiazgi i drewno. I na jutro będzie nam potrzebne jedzenie. Ile mamy wody? Mamy 18. Z dwóch potrawek było bodajże 10. Więc potrzebujemy warzywa. Dobrze jest robić warzywa. Sprawdź, co jest potrzebne do ulepszenia tego. Bo tutaj będziemy mogli robić ogródek warzywny, a mając ogródek warzywny będziemy mogli robić własne warzywa. A także będziemy mogli robić pułapki. Tu jest potrzebne 14 drobiazgów i 7 drewna. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Następnego dnia wróci nam Pawle, mniej więcej w połowie dnia. Okej. Okay. Koniec dnia. Ty czuwaj, ty szukaj zapasów. Pójdziemy do garażu. Przed wojną można tu było naprawić samochody i tak. I tutaj jest dużo jedzenia. Nie będzie elementów broni. Tutaj są chyba... Tak, broń niewiele. Tutaj nic nie pokazuje. Tutaj jest bardzo dużo broni. To następnego dnia można by się udać do tego bliźniaka. Jednakowoż teraz ważniejsze jest jedzenie. Zawsze jedzenie jest na pierwszym miejscu. W takim razie idziemy pohandlować. Nie tyle. Dwa tylko chcę. Jemu są tylko leki potrzebne, bo jego ojciec jest chory, z tego co pamiętam. Jakby co, to... Co tu pisze? Jakby co, to po prostu okradniemy. Ale tutaj chyba powinien być. Mam dość krycia się, do zobaczenia w niebie. Ktoś napisał na ścianie. Spoko. Tak, tutaj mamy dość dużo tego. Tutaj w ogóle dobrze jest przyjść z piłką. Ej, ty, potrzebuję leków dla ojca. Masz jakieś? Tak. On ma warzywa. Bandaże albo alkohol. Okej. Okay. Dwa warzywka mi da. Spoko. Bardzo hojnie z mojej strony. Nic z tego. Dobra. Imponująco. No świetnie, możemy od niego całe żarcie zabrać. To spoko. Bardzo hojnie z mojej strony. Ewentualnie możemy zrobić tak. Bardzo hojnie z mojej strony. Gdzie tu jest żarcie? Nic z tego. Nic z tego. Nic z tego, tak? Brakowało mi bodajże dwóch tych. Tego nie chcę. Okej, okay, zrobimy tak. Okej. Okay. Co jeszcze mogę od niego wziąć? A to jest pytanie. Bardzo hojnie. Aż tyle mi nie dasz, tak? A ja bym jednak wolała za to drobiazgi i drewno. Świetnie, mowa stoi, nic z tego. Nic z tego. Ej, oddawaj mi to. I czy tutaj jest coś jeszcze, co możesz mi dać? Już raczej nie, już raczej niczym nie wypełnię tego. Dobra. Zgoda. To mi się przyda. Wspaniale. Pokaż mi plecak. Super, super, po prostu świetnie. Cieszę się bardzo, będziemy mieć jedzenie na jutro. Mam też piłę. Nie! Ty. Co ty mi tu odwalasz? Znaczy ja źle kliknęłam, ale... Weź! To, że ja odwalam głupoty, nie znaczy, że ty też musisz. Czy on się schowa?
Cieszyłabym się, gdy on się schował. Wtedy bym się włamała tutaj po prostu. Co tutaj jest? Drobiazgi, drobiazgi. Drewno, 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 drewno. Tak, on wszedł do środka. Bardzo mi się podoba. Tutaj śpi jego ojciec, tutaj jest on. Będę się mogła tutaj chyba spokojnie przepiłować do środka. 2, 4, 6, 8. Tyle drewna mi powinno wystarczyć i na ulepszenie, i na to. Więc weźmy to do końca. Pójdziemy tutaj po cichu. I powiedz mi, że dasz radę to przepiłować po cichu. Świetnie. Świetnie. Piłkę możemy użyć tylko raz. Na dane miejsce. Jednak... Jednak dobrze jest ją czasem wziąć i użyć. Jezu, nie mogę się wysłowić. Nie nagrywam już tak długo. 4, 8, 12, 16, 20. W sumie wezmę to wszystko do końca. Tutaj jest walące okno, tutaj jest gość, a tutaj są zamknięte drzwi. Więc spoko. Zbiegnę stąd. Pobiegnę tutaj. Tutaj jest dużo części elementów. Nie chcę ich okradać, ale wolę to mieć otwarte niż mieć zamknięte. Oni tak żyją w tej małej części, więc jak tam pójdę do tyłu ich i tam z tyłu obrabuję, to... Nie, myślę, że nie będzie problemu. Co tutaj jest? Okej, tutaj są jakieś pierdoły. Zaskocz tu. Czy tutaj jest coś ciekawego? Nic. Mam to, co chciałam, mam to, co najważniejsze. Leć do wyjścia. Zadowolony, świetnie. Wspaniale. Marco wrócił. Wczytywanie. Dzień szósty. Tak, to już 6 dni. A ja przeciągnęłam ten odcinek o 3 minuty. A, zaatakowali nas. Co nam ukradli? Ktoś próbował nas okraść. Pawle pewnie bali się nas bardziej niż my ich, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat. Na szczęście wszyscy byliśmy uzbrojeni. Brudno jest ranny, ale na pasji nic nie ukradli. Jesteśmy w stanie się bronić. Tak, to zapasy. Bruno wrócił do nas, udzieliwszy pomocy rannemu. Bruno jest kolany. Kontynuuj. Dobra. Ale zanim polecimy sobie dalej, w tym momencie podziękuję wam za uwagę. Ten odcinek się trochę przedłużyłem, mówi się trudno. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.